Cześć wam wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Darksiders 2 Definitive Edition. Przedostatni odcinek przed nami. Przed nami ostatnie DLC. Władca Demonów Belial. Jest to dosłownie ostatnie DLC, do którego mamy dostęp najpóźniej w grze. Jest to kolejna przygoda na boku, jak to ładnie nazwałem wcześniej, śmierci. Ta zabiera nas na ziemię, więc hej, to znowu ziemia. Cudownie, prawda? Jest dostępne w Definitive Edition. Oczywiście można było to też kupić osobno, ale nigdy tego nie zrobiłem, więc ograłem to dosłownie po raz pierwszy w Definitive Edition. I no cóż, zobaczmy, o co chodzi w tym DLC. Ponownie, tak samo jak z poprzednimi DLC-kami, nagram to jednym rzutem. Cały content. Do czego mamy dostęp? Do chwytaka i pistoletu. Więc brak teleportacji i brak rozdzierania duszy. Czekajcie, niech no. O, ziemia, to nie są miłe wspomnienia. Aczkolwiek tutaj Uriel i to są miłe wspomnienia. Tak, ogólnie jest mi mega dziwnie, ponieważ dosłownie przed chwilą nagrałem ostatni odcinek Darksiders, który zobaczycie jutro. Przez to, nie wiem, moja chronologia, nie wiem, wewnętrzna jest zaburzona w tym momencie. Dzik, dzik, motherfucker. Ale co? No niestety. I tak ostatni odcinek wyszedł mega krótki. Tak więc musiałem to jakoś rozwiązać. Postanowiłem rozwiązać to tak, bo na moje kończenie, by nie wiem, serii na DLC, która jest, nie wiem, chyba nawet niekanoniczne, to troszeczkę dziwne zagranie. Coś jeszcze? Halo? Uriel, the Hellguard endures. Though the White City is forbidden to us, we yet serve the Light. These are the days of reckoning. We shall not falter. And we are not alone. Human survivors have been reported by my Hellguard. That seems unlikely. I am sworn to truth. You know this, Ryder. If some shred of humanity yet clings to life, I would speak with them. Where were they seen? Far beyond this battlefield, horseman. We'll find them. If the Third Kingdom is not yet extinguished, perhaps there is meaning to our battles beyond annihilation. Farewell, Death. You have your task, and I have mine. I randomowo możemy handlować z Uriel. Jak? Na tym dosłownie polega całutkie DLC. Mianowicie, gdzieś w tym wszystkim ukryli się ludzie. Jakimś cudem przeżyli apokalipsę, przeżyli Bóg wie ile lat cierpienia demonów, aniołów, wszystkiego innego. I musimy ich odnaleźć, prawda? Trzeba się chwytać nadziei. Oj, mamy nowy rodzaj przeciwnika. Zapomniałem o nim zupełnie. Devastator. Okej, no trudny on nie był definitywnie. Oj, jest raz więcej, super. Ciekawe jakie mają finisher, nie pamiętam. A, dokładnie taki sam jak wszystkie inne demony. To szkoda. Ops. Może nieco wron. Auć. Sorry, magu. Kosa ci w plecy. Zbieram te broń, ale w sumie nie muszę, jakby i tak już, wiecie, to z mojej perspektywy to ostatni odcinek Darksiders, z waszej przedostatni, ale to nic nie zmienia, dobrą sprawę. Ogólnie to, żeby nie było, jest może, nie wiem, może tylko moja perspektywa, może tak mi się to tylko wydaje. Ale to jest na moje całkiem świeże podejście do tematu, wiecie, jakby apokalipsy, w sensie
normalnie, kiedy mamy wybicie ludzkości w grach, albo nie wiem, ogólnie nie wiem, w masowych mediach, to nie wiem, w kulturze, nie wiem, popularnej, tak to nazwijmy, zawsze dzieje się to przez jakiś wirus albo kataklizm. W każdym razie, wiecie, wszyscy dostają w pierdziel równo, wszyscy ludzie są w pierdziel równo od jakiejś niezrozumiałej siły, której w żaden sposób nie mogą kontrolować i która jest totalnie niezrozumiała. A tutaj jakby w Darksiders ludzkość umarła przez to, zginęła, wyginęła przez to, że piekło i niebo zrobiły sobie z ziemi swoje osobiste pole bitwy. To jest, wiecie, jakby dosłownie. Nawet nie chodzi o to, żeby udupić ludzkość czy coś takiego. Nie, po prostu, nie wiem, akurat tu postanowili, wiecie, zwalczyć swoje odwieczne niesnaski właśnie na ziemi, ze wszystkich miejsc, nie wiem, w świecie Darksiders. Z jakiegoś powodu myślałem, że być może mnie ta woda zabije. I wiecie, jakby nagle ludzie zostali wciągnięci w konflikt, którego nie rozumieli, który, nie wiem, wybił ich w sekundę przez to, jak potężni byli wszyscy dookoła. To na moje, nie wiem, całkiem świeże. Ponownie, nie wiem, Darksiders jakoś super tym tematem nie zajmuje, ale to już coś. Nie do końca pamiętam, jak długie jest to DLC. O, proszę. Pułapka. Ludzie muszą być blisko. Czy jest, wiecie, bardziej na zasadzie kuźni szalonego kowala, który było, wiecie, ponad godzinnym DLC, czy bliżej tutaj jednak do grobowca Argula, który był taki, nie, 40-50 minut. Nie pamiętam absolutnie. Ach, i oczywiście nawet na ziemi są te cholerne bramy na klucze. Czy ja mogę ich po prostu skasować kółkiem? A nie, zaraz się przekonamy. Wygląda otwieralnie, ale jeszcze nie teraz najwidoczniej. Dobra, tu mamy dźwignię. Come on! Bullshit, złap się! Złap się! Ach. O, dobra, myślę, że umrę tutaj, ale nie. Czy może to ja wybić z tego i się złapać? Nie, nie mogę. Nie mogę. O mój Boże, jestem, kurwa, tympy. Zapomniałem, się tam dostałem. Fuck. Dobrze, tak, śmierć, parkour, dobrze, dobrze. Robimy dzień nóg, oczywiście. Okej, brama się otwarła. Tutaj mamy wejście do piekła najwidoczniej. Tam nie doskoczę. O, to jest brama czasowa najwidoczniej. Superancko. Jak mam się tam dostać do cholery? Tędy nie przejdę, bo ściany są zniszczone. Nie ma tutaj chwytaka, którego mogę się przyciągnąć. No, po tej ścianie definitywnie nie przejdę, ani po tej. Nie mam pojęcia, co zrobił śmierć w tym momencie. Co się, kuźwa, dzieje? Gdzie mam iść do cholery jasnej? Znowu zrobię dokładnie to samo. O mój Boże, jak mnie wkurzę, jakie ograniczone są zdolności parkurowe śmierci. To jest takie, kurde, złe. Aby śmierć nie przeskoczy sam na... A, do, o mój Boże, przekomplikowałem to jak, kurwa, zwykle. Fuck. Pożyczę bombkę. Przyda się do otwarcia. Czemu tego typu proste rzeczy zajmują mi tak dużo czasu? Czemu zawsze, wiecie, jakby za dużo myślę nad tego typu rzeczami? O, rozwiązanie musi być super skomplikowane, prawda? Nie, wystarczy, kurwa, przeskoczyć. Umiesz skakać, prawda? Czekajcie, no jak się dostać do tej skrzynki?
mapa pokazuje skrzynkę. Totalnie nie potrzebuję jej w ogóle, ale wiecie, jakby... Dobra, skrzynka piechotą nie chodzi. A, no tak, o mój Boże, to całkiem cwane. To całkiem cwane. Kto by się spodziewał, że wiecie, skrzynka będzie w miejscu, skąd bierzemy bombę. Nie chce mi się nawet tworzyć tych dwóch kos. Mam wrażenie, że nasze kosy nam wystarczą w zupełności. Dobra. O! A nie, nie mogę chyba zbijać kółkiem niestety. Trzeba to zrobić tradycyjnie. Czy mi się to podoba, czy nie. Nie chcę mi się z wami walczyć. Profanator, o, jego też nie znam. To też nowy przeciwnik. Póki co nie musi do tego dostać, o. O, ma finisher. O, zgadnijcie co, identyczny jak cała reszta demonów. To pomyślam. O mój Boże. Śmierć, chill. Pięknie. Mój Boże, to człowiek. Snajperkę. Chill the fuck out, Neo. Do mnie też będzie strzał, kolego? Czy jako, że walczymy z tym samym, to jestem spoko. Generalnie jestem w ogóle pod wrażeniem, że jakby wiecie, te bardzo potężne demony są podatne na strzały ze snajperki, jakby na, wiecie, na kulę z broni palnej. To wydaje się być... wiecie, nie wydają się one zbyt silne przez to, te wszystkie demony, z którymi walczymy. Czy mam wejść tędy? Nie. Czekajcie, czy ja te wcześniejsze drzwi też mogłem kuźwa otworzyć? No znaczy, tam się nic nie wyświetlało, ale tutaj się wyświetliło dopiero na tym kółko, tak, więc... O mój Boże, kuźwa, królestwo za klawisz sprintu. Wiecie, nie widziałem wcześniej takich drzwi i po prostu to mnie zmyliło. Zawsze w grach szukam nowych typów drzwi. Co to za beczka? A, nic ciekawego. I... Tak, mogę to otworzyć. Wow. Wow, ale kurwa dramat. Wygląda na pułapkę. Ale jako, że to ja tutaj jestem, to jest to pułapka na moich wrogów, a nie na mnie. Co najwyżej. I... Bu... O, je, a proszę, jest. Sam jesteś powolny. A, to miało być oficjalne ten przedstawienie profanatora, tak? No cóż, wybaczcie. Przedstawiliśmy się sobie wcześniej. Łatwizna. Wyjdźmy z narożnika, bo to póki co jest najgorszy wróg. Bang! Pięknie. Czemu mogę lokować się na przeciwniku, na którym wykonałem już finishera? To dziwne. Chciałem, żeby to okienko z szatami zniknęło z mojego ekranu. Dziękuję.
I konterka. Wow! Pierwszy raz widziałem, żeby ta kontra zadała komukolwiek jakiekolwiek obrażenia. A teraz zginiesz. Ach, przerwa za przerwą, co? Jak to u mnie? Dobra, teraz możemy ruszać za fabułą, skoro ta mała przygoda na boku się zakończyła. Z fabułą, w sensie wiecie, z fabułą dodatku oczywiście. Nie wierzę, że po tym jak wysłali nas na ziemię, wiecie, w Królestwie Niebios, w Nordic ktoś powiedział: o, wiecie co będzie zarąbić z tym pomysłem? Wyślijmy śmierć jeszcze raz na ziemię w DLC. Chcę zobaczyć mapę. Nie mam pojęcia, co mam iść. Tutaj wygląda na długi korytarz do fabuły, ale... Co jest w takim razie tutaj? O, to kolejny długi korytarz. O, ten wygląda bardziej niefabularnie. W sumie jest tutaj woda i kurde, co... Dobra, ruszamy tutaj. Już tutaj jestem, to już ruszy tędy. Przekonamy się, czy przyszedłem dobrze, czy źle dobrze. No, chyba to było źle dobrze. Prawda? Piekielny młot. Wewnątrz tego młota uwięzione są dusze zabitych i przeklętych. Ogień i potężne ciosy potrafią dosłownie odrzeć wroga ze skóry. By przywrócić tej broni jej pierwotny kształt. Ten, kto wymachuje piekielnym młotem, uderza z mocą wojen toczonych przed tysiącleciami. Okej. Okay. Nigdy go nie użyję. Kamera jest świetna, naprawdę. 20 na 10. Totalnie zapomniałem, że mogę robić ten śmieszny mały piruecik pod wodą. Okej. Okay. Teraz naprawdę możemy kontynuować. No proszę, tam biegnie. This is a mistake, human. I only wish to speak. Dobrze, że mówimy po angielsku, prawda? To wygodne. By the way, lubię to, że ten gościu wcześniej ewidentnie pomagał nam się bronić przed demonami, ale teraz mówi, on wykończy cię za chwilę, więc czemu nie strzyłeś do nas, kiedy miałeś okazję? To jest mega dziwna strefa. It's easier to keep your head. Most people panicked or tried to fight the demons. Can't blame them. They were slaughtered like cattle. Nothing they did mattered in the end. Dziękuję za twoje backstory. Oczywiście tak, moment kiedy już, wiecie, wpadłem w pułapkę, to już nie ja sterowałem. Śmierć szedł sam do przodu. Bohaterowie gier w cutscenkach. Walczycie z tysiącem chłopa naraz, jak w ciągu gameplayu, nie odnosicie ani rany, potem generalnie cutscenka przejmuje kontrolę i bohater robi coś głupiego. O mój Boże, co wy tutaj robicie? Bang. Podziemia, to gdzie jak kuźwa wcześniej byłem? Okej, tutaj najwidoczniej jest gdzieś skrzynka. Czyż była za nami? Jap, jest za nami.
Nas tylko jeszcze do niej dobiec. Gdybyś śmierć łaskawie chwycił się ścian. O, dziękuję, superancko. Nie, to nie ten klawisz. Gram za dużo jedna raz, jak zwykle. Zagadka z posuwaniem. Tak dawno i nie było, że aż gra musiała mi przed sterowaniem przypomnieć. Coś tutaj może? Nie, nic ciekawego. Dobra, lecimy dalej. A nie, chyba mam i właśnie tam, bo to jest tylko skrzynia. Na dół? Na to wygląda. Czemu tu jest tyle beczek do cholery? O co chodzi z beczkami? No nie są wybuchowe, więc bez sensu. Okej, tutaj nie widzę nic ciekawego do roboty. Chyba, że mam zepchnąć po prostu ten klocek. A, dobra, widzę. Tylko śmierć musi jakby troszeczkę ten... Stary, podciągnij się. Mój Boże, dobra, już to widzę. Już wiem, co mam kuźwa zrobić. Dziwna zagadka, bardzo dziwna, nie wiem. Dziwny sposób oznajmienia graczowi, że ją spieprzył i że musi iść od nowa. No i teraz możemy się wspiąć. Któż to był? Czy to był demon? Czy to był człowiek? O mój Boże, ten dodatek ma bardzo dziwną atmosferę. Bardzo mi się zaczęło chcieć spać, kiedy zacząłem go ogrywać. O mój Boże. Myślę, jakby, nie wiem, tempo akcji nie jest najlepsze. Na początku fajnie, rozmowa z Uriel i w ogóle, a teraz tak w sumie idziemy. 20 około minutę. Chodzenie jest spoko, jak nauczył nas, wiecie, Nier Automata. Okej, animacja bardzo dziwnie się skrzyżowała na chwilę. Boże, kolejny? Ja to się podnoszę, drapię, bo już finisher był. To kolejny. Jak zwykle w kącie oczywiście. O mój Boże, jeszcze jeden. Coś jeszcze? Jeszcze jakiś demon ukryty w samochodzie? No, ten nie miał samochodu. Biedak. Jest po prostu na stronę. No, sam nie miał samochodu. Nawet prawa jazdy. Wybaczcie, że tak spamuję cały czas z tymi finisherami, ale mam wrażenie, że w ten sposób te walki wykończą się szybciej. A te demony, wiecie, jakoś nie są super interesujące do walki. Wow. Ten gościu przyszykował naprawdę mnóstwo bardzo precyzyjnych pułapek. Takich ekstremalnie precyzyjnych. Zobaczcie, co jest jeszcze tutaj. No nie, byliśmy. Byłem już tutaj? No zobaczymy, jestem pewien.
Kurwa mać, o mój Boże, to powrót do wcześniejszej lokacji. God damn it. Czemu ja robię sobie tego typu rzeczy? By the way, nie jestem pewien, czy przypadkiem nie osiągnęliśmy maksymalnego poziomu doświadczenia, jeśli chodzi o... wysoki poziom trudności. Ponieważ jakby nasz exp nie leci już od jakiegoś czasu, pragnę zauważyć. Taka mała ciekawostka. Tak, to jest chyba 22? O, jeśli nie, zaraz zobaczymy. Tak, 22. 22 to maksymalny. Chcecie dobić śmierć na wyższe poziomy, musicie grać na New Game Plus, ewentualnie na wyższych stopniach trudności właśnie. Ogólnie nie lubię tego typu blokowania, w sensie jakby hej, skończyłem grę, daj mi robić co mi się żywnie podoba, okej? Okay? Jakby... Ta, możesz mi zablokować poziom do... Myślę, nie wiem, blokowanie poziomu w ogóle jest dziwne, bo ta gra ewidentnie ma więcej... Wow. Peace, human. It is not yet your time. Ma więcej questów i potworów, żeby napić to wyżej. We'll see about that. You're no demon. I can tell that much. If you don't want to kill me, why chase me across the whole damn city? I thought your kind was no more. Who or what are you? I am death. Death is the one thing that's eluded me. Why, after all this, do you come for me now? O, kolejny wróg. Ogólnie nie mam pojęcia czemu, ale wydawało... O, fajnie to wyglądało. Z jakiegoś powodu miałem wrażenie, że ludzie są dużo niżsi od jeźdźców apokalipsy, w sensie, że wiecie, jeźdźcy apokalipsy są wysocy, masywni w ogóle. A tutaj jakby ten gościu, którego poznaliśmy, nie jest jakoś super niższy od nas, nie? Wiecie. Zaczyna wyglądać się co puni przy wszystkich demonach. Zaczynam się z tym źle czuć w ogóle. Słyszałem dźwięk z CinemaSins. Czy ty się zregenerowałeś? Dupek. This day you died on your own enemies. Podoba mi się tak, walczysz kolego, ale nie podoba mi się walka z tobą, dobra. Morphin time, bitch. Stand still, Nox. O co chodzi z tym disowaniem śmierci od robaka? To już który raz to słyszę. No, stagerujemy go ładnie co chwilę. To dalej ten sam finisher. To, że gra pokaże nam go z innego kątu kamery, to nic nie zmienia. I've met few allies since the end day. Mostly beasts. And, well, the others. If I didn't know better, I'd say they were angels. Doesn't matter. Neither cares much for our kind. You. You're different somehow. You would think less of me had I come at any other time. How can it be that humans still live? Dobre pytanie. They call this living. Yeah, my body works just fine. But everything that I live for is gone. Still, you should be dead. I stay low. There are ways of avoiding the demons. They're not all powerful as they would have us believe. You said us, there are others? Not sure. But I work alone. Some things never change, I guess. Even after the apocalypse. What became of those humans? I don't know. I can only hope that their end was quick. That is most likely. I respect your need for secrecy, human, but I must know, how did you survive? I was a Boy Scout. What? Never mind. The demon lord made a deal. W razie apokalipsy demonów i aniołów, jasne. And what else did you give up? He forced me to tell him the hiding place of the other survivors. What was this demon's name? He called himself Belial. Wait, Belial, tak to się czyta. Okay. First, he will tell me what happened to the other humans. Kill him? You're out of your mind! Those things that attacked us on the street,
They're nothing. Belial's a demon lord. I've slain many lords in my time. Whatever you say. Oh yeah, and if you see my soul lying around, mind fetching it for me? I tak, dostaliśmy klucz. Don't you have a demon lord to kill? No, teoretycznie mam. W ogóle lubię fakt, że ten gościu przypisał sobie, wiecie, przeżycie temu, że był harcerzem. W sensie, nie wiem, harcerze to po prostu rasa panów w tym momencie, tak? Każdy, kto był w harcerstwie, przeżył apokalipsę. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie mam iść z tym kluczem. Jakby u Uriel nie było niczego ciekawego. Poza nią samą oczywiście. Jakby, come on. A, okej, dobra, tutaj jest przejście, jasne. A, to wyjaśnia ten skrót do, wiecie, do wcześniejszej lokacji. No tak, w sensie musimy tam wrócić. Jasne. Tu kuźwa nie przeskoczę. Fuck my life po prostu. Ta gra momentami rozbraja mnie. No kawałek się musiałem cofnąć z tym kluczem. Come on, naprawdę, oczywiście, że Belial mieszka sobie za rzeką ognia i zniszczenia, prawda? Bo gdzieżby indziej. Leży Beliala, no okej, okay, no jego leży było łatwe do znalezienia, to trzeba przyznać. Wszystko? Proszę, nie wstawaj. Jesteście irytujące i niefajne do walki. Okej, nic ciekawego. Tutaj mamy zamknięte, tak, jakaś dziwna czerwona bariera. Blokuje drogę. Co? O! Givera! Okej, okay, jak wiecie, chętnie postrzelam, aby te demony są na tyle aby proste, że w sumie walka z nimi jest mi bardzo not ever, tak więc bardzo chętnie postrzelam. Oczywiście. O! Strzelaj, dziękuję, okej. Okay. Nie, dobra, wiecie co, nie chcę jednak strzelać. Nudziło mi się. Pozostajemy przy klasyce. O, zmienił go w luz w powietrzu. Szkoda, że się nie rozbija, to było mega spoko. Ale ta gra nie robi zbyt dużo takich spoko rzeczy. Up, kolejny finisher. Jeden za drugim. Nigdy nie spodziewałem się rzutu ostrzem z jakiegoś powodu. O, jeszcze żyje, o mój Boże. Patrz, przeżyłeś swego dowódcę nawet. Nie mam pojęcia, czemu nie wykupiłem tego ciosu wcześniej. Jest całkiem zarąbisty. Obejmuje bardzo duży teren, daje sporo nieśmiertelności. Idealne połączenie. Nie wiem, co się dzieje. Tapowałem kółko, żeby zrobić finisher od paru sekund. No, okej. Okay. Które to zajęło? Oj, 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 panie, panie. Czemu tak nagle mocno biją te stwory do cholery? Wcześniej tak nie biły. Ja pierdolę po prostu.
Widzicie, nie giniemy w żadnej epickiej bitwie. Nie, nie, nie. Giniemy zapacani przez podstawowych wrogów oczywiście. O, super. I odtąd. Obstałem, że właśnie po to gra dała mi tą giwerę wcześniej. Nie po to, żebym ją zignorował i machał kosami, tylko żebym z niej strzelał i pozbywał się tłumów całymi salwami. Jakby okej, mogę strzelać tych małych, do nich się fajnie strzela i w ogóle, ale jakby ci duzi przyjmują bardzo dużo tych pocisków, a strzelanie jest takie sobie, więc ja wiecie, nie ma znaczenia zbytnio, w którą strefę na ich ciele trafimy. Więc mogło być ciekawiej. Łychę se potka. Padłeś? Padłeś, dobra. No, masz naprawdę dobry rzut tym ostrzem, kolego, to ci muszę przyznać. Nie spodziewałem się go z tamtego pomieszczenia. Idź. A, mój Boże, głupie trupy. Nawet nie wiem, czy je zabijam, czy je tylko odrzucam. Chyba je odrzucam, bo ich gdzieś po coś nie maleje. Aczkolwiek bardzo ładnie się rozpadają, to muszę przyznać. Come on! Akurat wyłączyłem pauzę. Atakowanie w takim momencie jest nieuczciwe. O, jeszcze więcej wrogów. Wiecie, to jest ten moment, kiedy ewidentnie jestem już zmęczony tą grą. W sensie, dosłownie jem tyle, co ją skończyłem. Byłem na ziemi parę odcinków temu. Jeśli nie macie dla mnie żadnego nowego otoczenia czy coś takiego, to nie, nie, nie męczcie mnie tym. Zwłaszcza jeśli jesteś seksem strzelana. Pierwszy spróbował, drugi trafił, oczywiście. Bo nie może być idealnie. Proszę, nie wstawajcie. Czemu aż tak śmierci zależy na pomocy temu jednemu człowiekowi? Rozumiem, wiecie, jakby pomóc wielu ludziom, ratować rasę ludzką, spoko, szanuję, jestem człowiekiem, mogę się odnieść, ale jakby, come on, temu jednemu kolesiowi aż tak ci zależy śmierć. Oho, ammo wyszło. Nie wiem, ile już tam ich siedzi w tym filmie. To wszyscy? Mogę kontynuować? Byłoby super, naprawdę. Ten moment, kiedy kraina demonów jest tak krótkim etapem w grze,
że gra nie używa wszystkich gotowych projektów demonów z wcześniej, wiecie, na przykład tych magów albo tych z regeneracją. Wiecie. Co nowy przeciwnik, to nowy przeciwnik, a mam tych z podwójnymi mieczami. Tylko tych najbardziej podstawowych. Czyżby Darksiders 2 miało być dłuższe i nie wszystko trafiło do gry? Tak, o ile generalnie nie wiem, no i nie byłby tam kolejny dungeonów, to nie miałbym z tym problemu. Ale obstawiam, że niestety sprowadziłby się do właśnie kolejnych dungeonów. Dobra, więc tak. Biorę to, biorę to. No i to jest skrót do wcześniej. Czyli obstawiam, że jesteśmy już przy wyjściu. O proszę, to miksturki. Na pewno jesteśmy przy bosie. I pamiętam, że generalnie Belial jest straszną pierdolą do walki. Nie jest de facto trudny, ale ma chyba jedną dziwną sztuczkę, która bardzo utrudnia starcie z nim. Belial byłby doskonały w Cinema Sins. Belial. The legions of hell must be in a sorry state to make you a lord. Curb your tongue, horseman, or I will tear it out. Why have you trespassed into my domain? It seems some humans have survived the apocalypse, despite the best efforts of your kind. You speak of the Hunter! He claimed that he sold you his soul. His soul's damnation was merely a threat to keep him in check. After all, how much harm can one human truly cause? Lilith and Samael may coddle you, horseman, but I have no more patience for your prattle. Did you deceive the Hunter, or did he deceive you? You will die here! We both know that isn't true. Bardzo lubię oko Destroyera na jego flacie, jego medalu. Dobra. Idź. Ale ty zadajesz damage, kolego. Come on. Dobra, okej, wiecie co? Zaczniemy z grubej rury. Twoja włócznia cię nie uchroni, kolego. Nie przed moją kosą. O! Come on, czemu nie... A, chciałem przerwać to combo. Nie mogę go nalokować, tak? A, dobra, pamiętam. Myk polega na tym... Byśmy, by na przykład, nie wiem, śmierć, nie wiem, łaskawej... A, muszę... No tak. Muszę zrobić to ręcznie, tak? Czemu nie mogę chwycić... Okej! Okay, jest super! Nie mogę się do niego, kuźwa, przyciągnąć. Chciałem zrobić... Czy ja czegoś nie rozumiem? Czy ja muszę stać bardzo blisko? Nie! Hej, mamy problem! W tym momencie gra powinna mieć autolokowanie, tego nie ma. Czy ja na przykład może to postrzelić? Czekajcie. Tak, mam to postrzelić. Bardzo fajnie, że nadali jakby temu, wiecie, barwę rzeczy do chwycenia przy pomocy uchwytu śmierci. To jest naprawdę, doceniam. Doceniam tego typu manewry w grach. Co teraz? A! Wow, panie! Do tyłu. Aj! Come on.
Mój Boże, a może by tak kuźwa zalokować się na nim śmierć, e? Dobra. Czas się uleczyć naszym własnym skillem. Come on! Może to nie straci, wiecie, wszystkim mikstur zdrowia. Przez to, że nie mogę go trafić. Oj, 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 oj. O, i dobra, byłem pod ścianą. Kamera była też pod ścianą. Wszyscy byliśmy pod ścianą. A, superancko. Superancko. Dobra, teraz wiecie, jesteśmy, nie wiem, do przodu, jeśli chodzi o informacje. Dobrze wiemy, żeby używać givery, a nie uchwytu. Nigdy nie spodziewałem się dźgnięcia z jakiegoś powodu. I nie wiem, ataku na moją osobę najwyższej też nie spodziewałem. Wow, nie wierzę, że nie trafiłeś, kolego. Tu. Czas na to. Nie trafiłeś, jakim cudem? Zdradź mi swój sekret. Nie wiem, czy mogę w ogóle, aby... O, super. Namierz się na nim, śmierć. Namierz się. Dalej. Użyj swojego miksu. Nie, dobra, czyli nie. Lubię to, że to trafia mnie, nieważne gdzie jestem, czyli muszę celować ręcznie. To dobrze, bo jak dobrze wiecie, to celowanie to moja specjalność. Ogólnie bardzo mi się nie podoba ten moment, kiedy wiecie, on robi takie, nie wiem, dziwne jakby zagarnięcie dookoła siebie, bo jakby ma to mega szybką animację i jednocześnie dodaje bardzo duży damage z jakiegoś powodu. O, właśnie to jest to, widzicie? Jakby, come on. Animacja nie ma... Ile ona ma klatek? Ale nic. A? O, super. Lubię to, że w momencie, kiedy Loki się zrywa, kamera wypierdala w kosmos dosłownie. To jest spoko. Dobra, okej. Okay. It's morphing time. Jestem pod ścianą, w najgorszym miejscu, jakim mogę być, ale spokojnie, mam formę żniwiarza, więc przeżyjemy. Nie wiem, dzieje w każdym razie. Ptaszki go troszeczkę wyżerają. Wow, 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 panie. Chryste, panie, to jakby, come on. Nie, oj mój Boże, spanikowałem mnie ta strzałka. Ale ta dzida ma zasięg. Dobra. Mhm. O mój Boże, are you fucking kidding me right now? Wow! To jest ten irytujący numer, o którym mówiłem. Dalej, dawaj oczko, dawaj oczko, dawaj oczko. Dobra. Uff, było blisko. Pięknie. Jestem zachwycony. Idealny finisher. Bardzo fajna walka. Jestem definitywnie tak. Troszeczkę jakby końcówka irytująca, wiecie. Truizm Beliala, ostrza tej przeklętej broni tętnią chciwością odbierają ofiarom życie i bogactwa. Okrutne zamiary jej poprzedniej. Jego właściciela odbiją się echem i ciągłymi zniewagami wobec tych, którzy padli z jej ręki. Nie możesz stawić mi czoła. No i tu mamy portal do łowcy. Ja by tak,
irytujący mych na koniec, że to głównie kwestia tego, że kamera w tej grze jest no taka sobie, powiedzmy, nie? Po tym w porządku, fajna walka, całkiem pomysłowa. Jedyna chyba wymagająca od nas użycia broni palnej w całej grze, o jeśli nie mylę. Czemu ta beczka podskoczyła? Belial. Is he... Belial is dead. You're serious? I don't know what you are, but I'm grateful. My soul is free. Hunter, your soul was never captive. Belial admitted that he had no power to take it. He tricked me? I gave the others up for nothing? There's a chance that the humans escaped the Demon Lord. That's not possible. I must be certain. You're not coming along. No. I can't live with what I've done. Death. As long as you're here. You wish to be taken now. Please. Very well. Efekt byłby lepszy, gdyby model łowcy nie miał w tym momencie zbroi. Efekt byłby lepszy, gdyby model łowcy nie miał w tym momencie głowy. To było naprawdę epickie. I tak, to calutkie DLC. Najwidoczniej jakby nie do końca rozumiem jakby całą tę intrygę. W sensie łowca najwidoczniej trafił na Beliala. Belial wmówił mu, że posiadł jego duszę. Więc łowca wydał mu innych ludzi, by... Powody? Nie do końca rozumiem, co jest zaszło. Nie rozumiem, wiecie, w sensie ja bym rozumiał, że okej, Belial mówił łowcy, że odda mu jego duszę w zamian za życia innych. To rozumiem w tym momencie, jakby, wiecie, ból i cierpienie, ale jakby okej, utracił duszę, nie miał możliwości odzyskania jej, więc wydał innych? Ciężko mi wyczuć. Nie do końca rozumiem ten dodatek. Definitywnie ze wszystkich trzech ten jest najgorszy. Ale tak, dobra. Przed wami jeszcze ostatni odcinek Darksiders 2, który ja już nagrałem. Ale dla mnie przygoda z tą serią kończy się. Tak więc tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się oglądając to DLC. I do usłyszenia w ostatnim odcinku Darksiders 2 Definitive Edition. Strzeleczka